Cześć, witam Janku. Zaprosiłem cię tutaj, bo to jest miejsce, gdzie często przebywamy z Przemkiem. Poprosiłem mojego kolegę o prezentację whisky. Prawdziwie miejska rozrywka. Whisky single malt. Idealna na początek przygody z whisky. Muszę pomachać. I tym się mam upić? Taką whisky pije się samo, żeby wyczuć jej pełny smak. A mocne to jest? Ile to procentowe? 40%. To słabe. Zaraz przejdziemy na mocniejsze. 100 lat. Na języku to bym tego nie trzymał. Ale poziom trzymać by wypadało. Wiesz, bycie dżentelmenem nie polega, wiesz, żeby się nachlać, wiesz, przewrócić tutaj. Tylko trzeba tak, wiesz, odpowiednio degustować się. No to ja nie myślę się tu przewrócić. Nie, prosto przyszedłem, także prosto odejdę. To już jest propozycja czegoś mocniejszego. To super. Takie dla prawdziwych mężczyzn. A to do whisky niepodobne, tylko do jakiejś wędzarni. Tu czuć torf. Ta jest gorsza. Smaku to chłe. To 100 lat. 100 lat. Jako tako... Miałeś potrzymać chwilę w języku, bo pugać... Ja tam będę trzymał. Trzymał to mogę kobietę trzymać na łóżku, a nie taki whisky w gębie. To ja zostawiam rachunek tutaj. Dziękuję bardzo. O, matko i córko, 264,90 zł. Panie, ale to chyba nie nasz. My tyle nie zjedli. Whisky to nie jest tani produkt. Niestety. No to panie, czegoś tego na początku nie powiedział, no teraz mi pan mówisz. Ja jako tako lubię oszczędzać tylko na sobie, a inwestuję w zwierzęta. No i tak jakoś w środku siedzi taki we mnie sknerus. Wiejskiego sknerusa stołeczne rozrywki nie porwały.